Faraz to wielkie odkrycie profesora Michałowskiego i nieoceniona zasługa w ratowaniu tych wspaniałych fresków. Pamiętajmy, że czasu było niewiele. Zaledwie dni dzieliły archeologów ratujących te bezcenne dzieła sztuki od zalania katedry przez wody Tamy Asuańskiej. Profesor musiał podjąć bardzo trudną dla archeologa decyzję. Cała miejscowość Faraz nie została odkopana, nawet jej ten najważniejszy ośrodek. Stąd tu profesor stanął przed wyborem, co powinien. Powinien oczywiście uratować malowidła i to zrobił. Zrobił to kosztem w gorszej, powiedziałbym, dokumentacji archeologicznej. Dla archeologa to jest bardzo trudna decyzja. No ale malowidła zostały uratowane. Część z nich można zobaczyć w Chartumie, a drugą, równoważną galerię możemy podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie. I to właściwie się liczy i o tym się ciągle mówi. A czy jakiś z budynków odkopanych ma gorszą dokumentację? No cóż to jest. Ale dla archeologa to jest bardzo trudna decyzja. Nigdy człowiek sam nie może powiedzieć obiektywnie, co on uważa za swoje największe osiągnięcie. O tym muszą powiedzieć ludzie z zewnątrz. Jeśli chodzi o mnie, to uważają, że moim największym osiągnięciem naukowym było odkrycie i opracowanie Faraz. Taka jest opinia świata. Te bezcenne dzieła sztuki uratowano wielkim wysiłkiem polskich naukowców. Przez długie tygodnie jedynym ukojeniem od skwaru sudańskiej pustyni były kąpiele w Nilu. Co 2 godziny przerywaliśmy pracę i szli do Nilu się wykąpać. A profesor chodził z nami. Leżała tam taka stara łódź na brzegu. On siadał zwykle na tej łodzi, nigdy nie wszedł do wody. No a myśmy pływali. A on siedział i patrzył na Nil. I w pewnym momencie dopiero ja zrozumiałem, pływając w tej wodzie, że on po prostu ciągle liczy, czy mu się ta ilość głów pływających zgadza, czy komuś się coś nie stało, czy kogoś nie trzeba ratować. No to tak. Ja nigdy o tym nie mówiłem z profesorem potem i on nigdy się nie przyznał do tego liczenia.